Siemaneczko wszystkim na kanale Pawlik Auto Service. Dzisiaj, jak widzicie na tapecie, mamy tłok i zajmiemy się zakładaniem pierścieni tłokowych. Pokażę Wam co i jak, co nam potrzebne do tego. Szczypce. Proponuję się wyposażyć w takie szczypce naprawdę, bo przy zakładaniu palcami pierścieni robią się naprężenia. Szczególnie na tych górnych. Te dolne możemy założyć palcami. Nawet sam je zakładam palcami, bo one są mięciutkie i ciężko ich jest włożyć w szczypce. Także co, no odpakowujemy nasze pierścienie. U nas akurat firmy Male, tak sobie zażyczył klient, więc takie mu zakładamy. Pierścienie mamy po kolei oznaczone, który ma być w którym miejscu. Mamy B, A, A sprężynka, tak jak widać zaznaczone miejsce góra-dół. Mamy C. No to lecimy po kolei, zaczynamy od sprężynki zawsze olejowej. Unpacking. No i co? I zawsze patrzymy na pierścieniach. Czasami jest napis up. Czasami są numery wybite. Tak jak tutaj jest farba. Zawsze tymi napisami, farbą, zawsze do góry. I staramy się, żeby zamki pierścieni były co 90 stopni. Pierwszy pierścień, drugi pierścień 90 stopni dalej, kolejny 90 stopni i tak układamy je po kolei. Zobaczycie. No więc zaczynamy, przyczyścimy troszeczkę tłoczek. Był czyszczony oczywiście. Musicie zadbać, żeby te rowki były bardzo dobrze wyczyszczone z nagarów, żeby po prostu nie robić remontu silnika drugi raz. Te pierwsze olejowe bardzo łatwo nam wchodzą. Pierwsza sprężynka. Jak widać już siedzi, ustawię sobie zamek tutaj. Tutaj jest zamek pierścienia pierwszy. Kolejny zamek zakładam tu. Czyli lecimy drugi zestaw A. Tutaj mamy dwa pierścionki cieniutkie. Te też zakładamy palcami. Ciężko jest ich założyć, wciągacz. Wciągacz jest dosyć duży. One są bardzo delikatne i plastyczne, także przechodzą nam po prostu z rowka na rowek. Bez problemu je założycie bez wciągacza. Tak jak widać, przelatuje bez problemu ten pierścionek. I teraz zakładamy go na jego docelowe miejsce, czyli pierwszy pod sprężynkę. I lecimy po obwodzie. Kolejny zamek powinniśmy mieć tu. Drugi pierścionek. Akurat na tych dolnych pierścionkach metalowych, olejowych, nie ma żadnych napisów, także ich montaż jest obojętny tak naprawdę. Nie ma żadnych napisów, także możemy je założyć jak nam się tak naprawdę podoba, byle po prostu zamki się nam nie pokrywały. Widzicie jaki uparciuch? Teraz nie chcę przejść. Aczkolwiek dosyć prosto jest go podważyć. Wszystko paluszkami, delikatnie. I w docelowe miejsce nad sprężynkę. Jedziemy po obwodzie. I on delikatnie nam tu wskakuje. Dobra, pierwsze pierścienie mamy założone, czyli A. Bierzemy się za środkowy pierścień. On jest dosyć twardy, także no nie proponuję go rękami zakładać. Jak zaczniecie go zakładać rękami, no może pęknąć. Jak Wam nawet nie pęknie teraz przy zakładaniu, to on popracuje trochę w silniku i może pęknąć w silniku. Także no robią się tu duże naprężenia. Próbuję zaopatrzyć się w taki ściągacz. Wkładamy go w ściągacz. Tylko zwróćmy uwagę na napisy. Nie wiem, czy wyostrzy mi to aparat. Tutaj są akurat napisy. Czyli tymi napisami musi być do góry tłoka. Wkładamy w ściągacz. I ostatni zamek, ostatniego pierścionka mamy tu. Czyli ten zamek założymy sobie tutaj. Żeby po prostu nam zamki się nie pokrywały. Rozszerzamy. Wkładamy go na docelowe miejsce. Puszczamy ściągacz. Delikatnie. Teraz tylko nasuwamy go na jego rowek.
Jak widać, pierścień nam wskoczył. Ostatni pierścionek, czyli C. Teoretycznie możemy też zamek tego C przesunąć 90 stopni względem tego B, ale ja sobie przekładam o 180 stopni, nie wiem. No ja uważam, że tak jest lepiej. Jeśli jesteście nauczeni inaczej albo myślicie, że nie wiem, to jest zła szkoła, dajcie znać w komentarzach. Moim zdaniem tak jest najlepiej. I też zwróćmy uwagę na napisy. Napis są z tej strony, czyli napisami do góry. I montujemy. Ściągacz bardzo ułatwia pracę z pierścieniami tukowymi. No i pewność, że to będzie chodzić, nie, że zaraz nam klient powie, że panie, no zrobiłeś pan generalny remont silnika, silnik dalej bierze olej, bo tak też może być, jak zamontujemy to palcami i pierścień nam pęknie. Tak jak mówiłem, taki ściągacz kosztuje 25 zł. Teraz założymy sobie opaskę, która ściśnie nam pierścienie, żeby włożyć to w komorę. Zakładamy ściągacz. Ściągacz nie ustawiamy do końca, tylko gdzieś w takiej pozycji tłoka, żeby tłok nam trochę już wszedł w tuleję i dopiero potem wypchnąć. Oczywiście ta opaska musi być nasmarowana dobrze olejem. To już u mnie jest to ostatni tłok, czwarty, jak widać, jest zaznaczona jego pozycja. Także już opaskę mam całą naoliwioną, to nie muszę smarować tego jeszcze raz. Dokręcamy opaskę. Musi to trochę ścisnąć, ale nie za mocno, żebyśmy mogli też wypchnąć ten tłok z tej opaski. Tak jak widać, opaska jest założona. Ja sobie daję zawsze tutaj od góry troszeczkę oleju po krawędziach, żeby nam to wpłynęło w blok. Wszystko, żeby gładko poszło, żeby od razu była kompresja przy pierwszym odpaleniu. Nie trzeba było się męczyć godzinę z kompresją i tak dalej. Jeszcze od razu sobie zakładam paneweczki. Tutaj te pierwsze pół panewki. Żeby od razu nam wskoczyła panewka na wał. Od dołu wiadomo, kontroluję, czy ta panewka dobrze weszła na zamku, czy jest i tak dalej. A żeby się po prostu nie męczyć od dołu zakładaniem tej panewki górnej. Także weźmy panewkę. Dobra, panewkę mamy założoną, pół panewkę tak dokładnie, jest na zamku. Tutaj olej mamy nalany, wszystko gotowe do włożenia. Także chodźcie do auta i pokażę wam, jak włożyć już tak poskładany tłok w blok silnika. No, jesteśmy już przy aucie. Tak jak widzicie, jedynka, dwójka, trójka już są zamontowane. Widać na nich świeży olej. Oczywiście smarujemy je takim olejem, jakim docelowo będzie zalany nasz samochód. No więc co, no zaczynamy z montażem tej czwóreczki. Bierzemy czysty papier, czyścimy sobie całą powierzchnię, gdzie tłok pracuje. Oczywiście olej. Kto nie smaruje, ten nie jedzie, jak to mówią. Troszeczkę na nitrylowe rękawiczki albo na palce. Smarujemy. Tak jak mówię, za dużo oleju wam nie zaszkodzi, najwyżej gdzieś tam wykapie, bo i tak potem założycie miskę, wszystko, zalejecie to olejem i tak dalej. No gorzej po prostu złożyć to wszystko na sucho, tak? Żeby to wszystko na sucho startowało, no to moim zdaniem to jest jakaś porażka, chociaż widziałem takie rzeczy. Także no, no nie żałujcie tego oleju, na wszystko wam pójdzie setka, dwie, także no moim zdaniem to jest niedużo, a zapewni wam no komfort pracy, no i pewność tego, że ten remont będzie dobry po prostu. Jak widać, czwóreczka, zaznaczony kierunek. Wkładamy ją. Początek tulejeczki. Cylinder. Tak to wygląda. Ustawiamy tak pierwotnie jej położenie. I po prostu przyciskamy tłok. On z delikatnym oporem. Ale nam wskoczy. Tak jak widać, wskoczył. Teraz od dołu musimy skontrolować, czy nasza połopanewka dobrze siedzi na wale. Jeśli nie, to ewentualnie poprawić jej ustawienie, czy zamek na korbowodzie,
jest dobrze ustawiony. Od dołu przykręcamy pół panewkę. No i gotowe to wszystko mamy, tak? Jeszcze potem pokręcić wałem, pamiętajcie, pozalewajcie sobie tutaj dobrze oleju. Pokręćcie wałem, niech to wszystko się uszczelni. Także tak jak widzieliście na warsztacie, wymiana pierścieni tłokowych nie jest taka trudna, jak się mogło wydawać. Trzeba tylko wszystko ostrożnie, powoli odkładać wszystko na swoje miejsce i wszystko będzie git. Naprawdę, zabierajcie się do pracy. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału gdzieś tutaj. Lajkujcie film, jeśli Wam się podobał. Komentujcie, jeśli chcecie coś wiedzieć. Postaram się Wam jak najszybciej odpowiedzieć na każde pytanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!